Chciałbym przedstawić recenzję książki Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Jest to pierwsza część serii o młodym czarodzieju Harry Potterze. Harry Potter jest książką dla każdego, zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Opisuje bogate w tajemnicowość przygody. Czyta się ją bardzo przyjemnie. Bohaterem jest Harry, syn sławnych czarodziejów Potterów. Jest on chłopcem niezwykłym. Akcja powieści toczy się w Londynie pod koniec XX wieku oraz w szkole dla czarodziejów w Hogwarcie. Uważam, że warto zapoznać się z powieścią J.K. Rowling. Jest to książka pełna przygód, niespodzianek, a także humoru. Czytając ją, przenosimy się w świat Harry'ego. Oczyma wyobraźni widzimy dokładny zarys miejsc i postaci przedstawionych w książce. Pozwala ona nam oderwać się od codziennych problemów, chociaż na chwilę być w innym świecie. Trzyma w napięciu do samego końca, tak iż nie można się od niej oderwać. Polecam ją wszystkim wielbicielom magii, tajemnicy i niebezpiecznych przygód.